ziemi, pod tym niebem życie nasze toczy się. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku z The Sims Lokatorzy, ze mną jest Andec Handec. Dzień dobry! As always, witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiejszy plan na Śpię. Odcinek... Tak, ale ja też, patrz jak zgodnie i po raz pierwszy chyba tak razem. Widzisz? No, bo mi się zmiana zmieniła w pracy. Widzisz, to jest piękne, tak, to jest piękne. Piękne. W końcu i trzeba będzie pogadać ze sobą, bo mi towarzystwo spada, jak zawsze. No, muchy nam latają. Gwiazdki też spadają, mój drogi. Wiem, dlatego dzisiaj planem na odcinek jest to, że jedziemy do showbizu i będę się fejmić. Tak, ja dzisiaj z nią tylko pracuję. Tak, Maciek zarabia. Do showbizu. Ja myślałem, żebyśmy też przebudowali dom powoli, ale... dałem sobie taki limit, że może... O, proszę bardzo. Dobrze. Że zaróbmy tak około 10 tysięcy, myślę. To żeby, jest dobry pomysł. Wiecie, tak spokojnie dobudować ewentualnie jedno pomieszczenie na kuchnię, trochę powiększyć łazienkę, trochę salon zostawić w sumie, bo salon się wyniesie kuchnię. No i... Czy to jest jeszcze... I to jest taki pokój zabawowy bawalniowy. Tam coś leży, Maciek. Co leży? No nie wierzę. Jakbyś się pytał, co jem, to przegryzam palusz. A smacznego, wiem, bo od live'a jak chrupiesz. Tak, czasem je chrupię, no. Ale słuchaj, jak ja miałem fazę, kupiłem sobie całą taką dużą paczkę lajkoników, nie? Zjadłem całą w jeden wieczór. Ale ja też bardzo lubię. Uwielbiam. A w ogóle dostaliśmy masę komentarzy, że mamy budować na odcinku, Maciek. Czyli jednak na odcinku, dobrze. Tak. Bez przyspieszania, bez niczego. A, o nie, to będzie cały odcinek zbudowania przecież. No wiem. To musimy, dobra, tak zarobimy te 10 tysi, no, to będziemy budować. Tak, bo... Mi się marzy taki ładny, Piotrek, musi być koniecznie kosteczka ładna koło domu. Tak. Za domem. Musi być płotek, muszą być drzewka, musi być basenik. Mm-hmm. Także, no. Taki dom w stylu amerykańskim. Bardzo, tak. Okej, okay, dobrze, that's right. Okay. Tak, ja właśnie wychodzę sobie tuptam już. Mhm, dobrze. Ja sobie zjem, no nie... Au. Wiesz co, może ja zadzwonię do Mai? Ale Maja to moja przyjaciółka. Oj, czekaj, związki. O, faktycznie. No. To do ciebie zadzwonię, do pracy. Ty weź tam, jak ja przyjadę z pracy, to też do niej zadzwoń koniecznie mną, bo ja muszę mieć ją jako przyjaciółkę jeszcze. To fakt, to prawda, bo ty masz... Dwóch jeszcze ci potrzeba, technika i kondycja. No. Ojej. A ja zadaję czas na godzinę, poczekaj. 440 za dzień. No. Pięknie. No, to się nazywa wypłata. To ile to jest tygodniowo? Także... 2800. Nice! No. Brawo, Maćku. Wiesia. Widzisz? Dzień Widzisz? Dobry, Wiesiu. Prześwieca ci moją piżamą. A ty podkurzę, że robisz tygodniowo? $25. Nieprawda! Nieprawda! To są insynuacje, dlatego że ja na karaoke za jeden występ zarabiam 25. Za jeden występ? Nie. Tak. 10. Zależy, ile jest osób. No właśnie, a u ciebie nie ma w ogóle osób. Raz było 5 i zarobiłem 25. Zresztą dwa razy. Brawo, a ja 2,5. Oj, cicho, ale wiesz, ja się spełniam ambicjowo, wiesz, no. Zarabiam na swojej pasji. Dużo, nie dużo, ale... Boże. Rozrywka mi siada. Czemu szukaj pracy? To nie jest żadna sugestia. Jak to? Widzisz, nie. Nawet ci z tym się odpowiadają. Weź, idź. Do roboty, zarób na dom! Nie, w ogóle sprzedaliśmy kwiatki, zapomniałem zupełnie o tym. A chciałem ogrodnika wezwać. Nie, spokojnie. Zawoła sąsiada. Dzień dobry bardzo. Wiesz co, ty byś mógł też trochę poczarować w wolnym czasie. Tylko ta praca i praca, Maciek. Nie można być takim pracoholikiem. Halo, zarabiam na własną sypialnię, tak? Znaczy ja myślę, że... Znaczy pewnie sobie tam czarujesz tam wiesz, różdżką. Znaczy tą pałką. Macham! No. To ja zadzwonię może do ktośa Julii. O. Dobrze, dzwoń. I właśnie, słuchajcie, podobno... Proszę to ładnie sprostować pod tym odcinkiem tutaj w komentarzach. Tak. Czy to jest prawda, że Happy musi mieć znajomych fejmuchów? Mam nadzieję, że nie. A weź tam najeść na to jeszcze raz, na tą tabelkę. Nie, Piotr, tu, czekaj. Tak, kontakty z innymi gwiazdami. Innymi gwiazdami. Ja pierkur. Patrz jak wejdziesz na szczebelek. Czemu włącz? Wyłącz. Ja to kliknąłem? Bo on nie ma rozrywki. A, trudno, wycieraj. Będziesz grać zaraz. Czekaj, odwrotnie. Graj. O, Japier, kur.
Maciek, jak sobie radzisz? Niestety. Dobrze sobie ja radzisz. Bardzo dobrze. Dobrze. Czy mi się wydaje... O Boże. Co zrobiłeś? Czy ty to widzisz? Czy ty to nie. widzisz? Obrzydzistwo. Odetkaj to. Odeta. No miałeś... Nie będę mówił, co miałeś. Co miałem? A! Ha, 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 ha. Kakę miałem. No, kakę. Kakisko! O Boże, Maciek. Kakę. Kakisko. Kakisko było. Boże. To przez, wiesz, te klopsy cały czas. No, to gotuj coś innego. I wiesz, takie jak w Don't Starve powinno się pokazać. Czekaj, zadzwoń. Rozmawiaj. Was that stale? Tak wiesz, na... Jezu, o, Tekla jest w pracy. Widzisz, ona nagrywa płytę Happy. A ty co robisz? Siedzisz w piżamie o godzinie 14. Przepraszam jeszcze, bardzo. Powiedzieć jeszcze ci coś? Jeszcze o rozrywkę krzyczy. Powiedzieć ci coś? Słucham. O godzinie 14 ty jeszcze leżysz w łóżku. Zadzwoń. Ale ty no mnie sterujesz. A to prawda. Przecież Irena jest w pracy, no... Widzisz, one wszystkie nagrywają płyty jak Britney Spears i Madonna, a ty co robisz? A ja? A ja piszę. Nie mam weny, więc dzwonię. Majka. Przecież Majka jest w pracy. Pięknie. Idę postawić kakisko. Nie, nie. O, dzwonię. Jak ci tam idzie? A, o, mam połowę, Boże, jak dobrze. Tylko słuchaj, zanim ja wypełnię te wszystkie potrzeby, nie? To ci domu spadnie. Tak, to mi spadnie do zera. Witaj w domu. Jesteś głodny, to ugotujesz. Dobry, 7100 mamy, bardzo ładnie. Przepięknie. Chcesz gina? Jak zjesz może, A jaką mam? Nie mam tylko jeden pasek, to nie. Jak zjem i się narozrywkuję. Dobrze, to w tym czasie jak ty będziesz robić obiad, ja będę się rozrywkować, bo ja potrzebuję tego, ja to czuję. Czuję. Jak ja walę w tą klawiaturę. Jesteś nadpobudliwy. Dobra, to wiesz co, ja usiądę do telewizora. Może usiądziemy zaraz, razem pooglądamy, co? A proszę uprzejmie. Dobra, to jak ty zjesz, to siadasz ze mną. Dobrze. Oglądaj telewizję, o. W sypialni w ogóle jem. No tak, bo nie mamy miejsca na stolik tutaj nigdzie, no. Powiem ci, że ja ciebie bardziej ogarnąłem niż siebie. Widzisz? No bo ja niestety tylko na tą rodzinę łożę. Łożę. Tak. Bedruję. Bedrumuję. A ty? A ty co robisz? Siedzisz w piżamie o godzinie 17. No? No. Nie chcesz pizzy, jesteś pacyfistą. Aha. Nie jestem pacyfistą, nie lubię kosmosu. Kosmos jest spoko, pacyfist też. Nie lubię, nie lubię kosmosu. Ale patrz, że plusy są, nie? Hit po prostu, hit. Ej, mam dwie kreski, Maciek. Może zjem teraz? No zjedz. Ej, patrz, rośnie nam obu... Musimy częściej oglądać, Maciek, telewizję. No bo... Mam trzy, dawaj mi do gina, szybko. Gin! Graj, ale ty masz trzy, jak siedzisz koło mnie. Jak nie, odejdziesz, to ci spadnie. Taka prawda. Nic mi nie spadnie. Maciek! Nic mi nie spada. Patrz. Przyjaciele, rodzina. Przyjaciele. Bo nie jesteśmy rodziną. Uwaga. O, Fifi idzie. Pewnie dostaniesz Madzie. Zaraz się Madzie pojawia. Tak, Madzia się tutaj pojawi. Uwaga. Nie! Nie! Nie, tylko nie Majka. Nie. Nie. Co to jest? Jakiś kundel. Boboczkawek. To coś. A weź, ale dlaczego Gina nie... Wypadł z tym. Nie wierzę. Z tym Bobo, nie wierzę. Wiesz co, ja sobie zjem. Rozrywkę mam, towarzystwo mam, Maciek, to jest hit. Jedziesz. I śpi. Znaczy, prześpię się jeszcze. Aha. Boże, nie, zanim. Śpi. La la la. Na na na. Co to są za kucykipony w telewizji? Tinky Winky. Pipsy. Buu. Dobra, spać. Dobra, okej. Dobra, wstawaj. Wydalanie. I lecisz. Jedziesz. Do showbizu. I tak. Nikogo tam nie będzie, trudno. Piotku, ty masz takie pory, że... Ja mam takie pory, że trzeba je odetkać. Ty już tam robiłeś kapisko. Maciek. Proszę cię, teraz będzie twoja kolej zaraz. No, no, odstałeś. No. Bo się kręcisz śniadanie. Po domu, spać nie mogę. Wodę spuszczasz wiecznie w nocy o 4:00. Przecież się wyspałeś, no. Podlej.
Bro. Tak, chcę jechać do showbizu. A ja kroję tam. A czemu mi rośnie gotowa... A czy to nie jest tak, że gotowań tylko rośnie od tego? Od uczenia się. No tak. Właśnie. Jadę, Maćku. Jedziesz. A ty jesteś całkiem, wiesz, ogarnięty, ci powiem. Bardzo się tego cieszę, do pracy będę miał, wiesz, rewelacyjne... Przepraszam. Co się stało? No daj. Na kuchni zostawiłeś, znaczy ja zostawiłem. Właśnie wiem. O, już zdjąłeś. A czemu mu się to odklikało? Ty, Maciek, to jest coś innego. Widzisz? Proszę bardzo, mam większą skilla, mój drogi, niż ty. No nie wiem, to wygląda, jakby tam pulpetu po prostu nie było. Nie, to jest po prostu sałatka z krewetkami. No to, to ja tego ci nie tknę. Ja ci komputer, tego, Maciek, wyłącz nie francuski piesku. Ale ty przecież miałeś grać. Aha. Dokąd? Na karaoke? Na karaoke. No, zarób hajsy, halo. No dobrze, no jadę, no już będę śpiewać. Pokaż, że potrafisz utrzymać tę rodzinę. Pokaż. Proszę bardzo. Jeżeli chyba nie zarobisz, Potrzymaj mi piwo. Jeżeli nie zarobisz 150 dolców, odchodzę z serii. No chyba cię coś gnie. Ja zarobię mniej niż 440, mój drogi. Moje limo... Co to jest? Zrażnienie. Co? Pięknie. Czemu przyjechałem tutaj w piżamie? Śpiewaj w stylu country, śpiewaj w stylu big bandowym, śpiewaj w stylu dance, ballady i oczywiście rock. Dobrze, zobaczymy, co robisz. Powiedziałem. Zobaczymy, czy utrzymasz tę rodzinę. Proszę, pokaż gwiazdo, jak zarabiasz. Maciek? Pokaż. Ale nikt mnie nie słucha. No, sorry. Czemu ja się gibię w piżamie? Nie wierzę. Super. No to jak mam, co mam... Nie wierzę, nikogo tu nie ma o tej godzinie, no. Tylko paparazzi i kurna personel. Kwiatku, ty mówisz, że coś zarabiasz, tak? Bo przyjechałem tutaj o ciulowej porze. To proszę wrócić i się przespać szybko i nie zać energii. I zjedz i wrócisz tu. No bo nic a mi... nie, bo jeżeli ty teraz wyjedziesz, to nie będziesz mógł wyjechać do show biznesu znowu, dlatego że możesz raz dziennie przyjechać tylko. Że nie, nieprawda. Tak. O, jest Wicka. Kto to jest? Adri... Ja? Wicka! Hej, no. Wyglądał jak ona. Faktycznie to jest... O Boże, co to jest? Maciek, mam nowy poziom gwiazdorstwa. Nie, już miałeś ten, tylko że ci spadło. Wiem, ale mam nowy. Dzień dobry. Halo, Lena. Chodź, posłuchasz mnie. Zaśpiewam twoją piosenkę. Ile zarobiłeś? 5 na razie. Dobrze. Cicho. Jestem znaną twarzą, a jej potrzebuję charyzmy. Ile teraz? Tego 5, nie było. 10 już. I jeszcze w ogóle 110 muszę zarobić. Na pewno? Jesteś pewien? No, czekam. Powiedziałeś 150, to jeszcze chyba 140, Maćku. No tak. No, a powiedziałeś 140. No ale cóż, no. Ej, no, morale mi spadły już. Ty spróbuj wejść na scenę, to cię kopnę. Nie, on po prostu ma dość. Czekaj, Zachary idzie, to jest mój fan, pamiętam go. Tak? Czy może was więcej trochę tutaj przyjść? Czekaj, idzie, chodź Adrian. Adrian, chodź, przed zakończeniem występu też jest. Adrian ma dość. Nie wierzę, znowu 5. 15. Nie wierzę. Zarobię sobie na swojego maczka, o. Nie musisz mnie utrzymywać, jak nie. Dobrze. Ale jestem jeszcze w bardzo dobrym nastroju. Jak mam zachęcać słuchaczy, przepraszam? Ho. Mam dwie gwiazdki, jestem super gwiazdą. Bardzo. Jestem super szychą, nie? Gwiazdą. O! Jest! Genovefa przyszła. A wygląda jak ten, jak Adrian. Grzegorz przyszedł. O, 25. O, Maciek, przychodzą 25. Ludzie. Ludzie przychodzą, Maciek. Ludzie są. No zbieraj. Śpiewaj. Tak, chodź. 20. 45. Jeszcze stuwa. No patrz, wracaj. O, Aneta. Zając. No nie wierzę. Policzą mi za nią? Nie, bo weszła. Nie ma buźki. Nie wierzę. 65. Ej, zarobię, zobaczysz. Stówę zarobię. Czekam. 150, ej, halo. Nie, bo przez komfort mi zaraz spadnie. No. Idzie, chodź. Siodoj. 90.
No nie wierzę, no! Wracaj! No kurde! Ej, rok na pewno przyciągnie ludzi. Roka chcę, nie chcę ballady. 20? No co? 10? No nie! Piotku, zabrakło ci 40 dolarów. Ej, czekaj, mam czekaj, teraz zbyt ponury... Dręt wynastrój. Czekaj, patrz, przytulanie, chcę mnie przytulić. To jest Adrian. A czy Adrian ktoś czy coś? Jakiś, tak. Jakiś fejmów, żebyś mógł mieć... A skąd wiesz, że tak? Znaczy... Nie dawaj mu autografu. Czemu? Może będzie chcieć. Wiesz co, mi się wydaje, że on może to odebrać źle. Czekaj. Tak? Widzisz, o! Patrz, patrz, zobacz, widzisz jak mam kontakt zobacz, z widzami, z słuchaczami. Zobacz, czy z ktośiem. Nie. Każdy. Adrian, każdy! Nie wierzę. Ej, czekaj, może ja sobie usiądę każdy. Po prostu, wiesz? Może mi komfort wzrośnie, może jeszcze będę mógł zaśpiewać. Śpiewaj! No to ponury, no! To jest moja scena. Słuchaj, nie dam ci zarobić, nie ma tak dobrze. Chciałabyś. Kazimiera. Szczuka! Buka. Szczuka. Buka. Chodź. Chodź, ja chcę zagrać w najsłabsze ogniwo. Dzień dobry. Poproś o autograf. Ojej, chyba nie może słuchać Sabinki. Piotku, bo zaśniesz? W sumie faktycznie. A się w limo nie mogę przespać? Nie dała mi autografu! To ci nie dała autografu? Co za... No nie powiem tego. Bo to bym musiał się krakać. Do domu, bo ja jestem wrakiem człowieka. Ale towarzystwo mam w połowie, patrz. Jestem wrakiem człowieka! To jest cud. Tak, będą nagłówki niedługo w gazetach. Znany gwiazdor na bruku. Na dnie, jak Titanic. Titanic! O, patrz, energia mi rośnie. Widzisz to? O, już nie. No nie, już poszło. Wiesz co, a może zainwestujemy w... No nie, w sumie nie. Łóżka mamy najlepsze, nie? Nie, o, tak. O, a ty sobie jesz. Widzisz, pięknie. No, a ja jestem wrakiem. Jestem wrakiem. Boże. Ty też... Może na pewno to jest dobre? To jest wiesz, dziwne, co, bo... Mnie się... Po raz pierwszy w serii mamy coś nowego. To jest wybitne, niedobre, Piotrek. Miałeś to dopodlać w ogóle. Dlaczego wątpisz moje umiejętności kulinarne? Ja nie wątpię, wręcz przeciwnie, bo przecież ty umiesz gotować, halo. No. Ale jestem zdziwiony, że to jest coś nowego. Sikaj. I posprzątaj. Ale właśnie pamiętam, że wiesz co, coś takiego było, Piotrek, wcześniej chyba. Tak? Nie, nigdy żeśmy nie jedli sałatki. Wiesz? Naprawdę. Ja się chwilę prześpię może... i... Słuchaj, a to może mi jakiś ten, jakiś poziom wzrósł, czy coś doświadczenia, expo, experience, czy coś? Ja mam dwa gotowania, ty masz jeden. Nie wiem, może ty masz jakiś po prostu inny przepis. A magiczny. Magiczny przepis, inny. Tak. Niespotykany. Co mnie to obchodzi, że jesteś niewyspany, żyrej. Biedny. Jak ty się traktujesz, Piotrek? No biedny, nie wierzę. Tak, ja się ewakuuję do pracy. Tak, tam mi najlepiej, tam się ale mi gdzie śmierdzi. Jest Skunks? Okej. Okay. O, aha, idzie. Henry Lestank? Lestank, a zobacz, na górze go nie ma. Zwierzak. Okej. Okay. Ej, będziesz, bo się śmierdzi cały dom, pościel, wszystko będę musiał prać po tobie. Nie chcę, no. Weź prysznic. Ja posprzątam, aha, tak. Okej. Ja wychodzę, przecież ty przy mnie się nie wykąpiesz oczywiście, bo się wstydzisz. Of course. No gdzie ci moim półdupkiem będę świecił, halo? Tam kakę robiłeś ostatnio. Oć. No się pewnie przez dziurkę od klucza podglądał. No. I nagle taki o. Jakby jeszcze było zapatrzeć, moi drodzy. A taki już suchy już tyle odmiotły stoi. Nie, to... O Boże. To jest tak, ja przychodzę, przebieram się w piżamę, on niby tam leży, śpi, a tak naprawdę tak łypie okiem, tak. No ja ci łypnę zaraz w trakcie. Do pracy mnie. Pojechałeś już. A, czekaj, ja wydalanie, bo się zaraz zesikam. No, halo. To standard. I spać. I potem tak. Towarzystwo, jak wrócisz gazy z pracy... Gazeciara przyszła. Wiesia, dzień dobry. Wiesia, dzień dobry. Dzień dobry. Coś śmierdzi. Gdzieś słyszę muchy, ale no, gdzie? No skunks!
Skunk śmierdzi? No. To, a nie, Piotrek, dzwoń po Hycla. Ale jego tu nie ma. Ale zadzwoń po... daj na telefon. Usługi. Nie ma Hycla? Fachowiec? Nie, to chyba będzie Hycel. To będzie jego Hycel. To poszedł sobie. Może aha, w dziurę wpadł. Albo mamy po prostu ten znak i dlatego ten. Coś było, coś biegło. Wiem, ale... Świniak. Nie, świniak. To nie to. Nie, też świniak chce może łazić. To nie ten trop, mój drogi. A, muchy są tu, bo chyba zepsuło się. No, zepsuło się. Moje wykwintne, pyszne jedzonko. No, no. Witaj, Maćku, z powrotem w domu. Zrobisz mi obiad. Pięknie. A najpierw pozmywaj, o. Podaj obiad. A ja sobie to odklikam. Za to posprzątam gazety. Znaj moją łaskę. Dobrze. Wyrzuć. Okej, okay, to ja wstanę, zjem i pogadamy, dobra? Dobrze. Wymycz mnie jeszcze po pracy, zgadzam się. Dobrze. Wiesz, opowiesz mi co tam w pracy. No, co tam w domu. Kogo się pałką potraktował, ja ci opowiem co było w domu. Tak, no. I zagrasz mną dżinem ewentualnie. Tak, zobacz, jak tam się czuję w ogóle. Ty, o, są bardzo kotlety dzisiaj. Bardzo dobrze? O, kotleciki, tak. Ty jesteś to młody, jak zjem... To to urośnie mi komfort i głód i możesz w sumie mi dać do Gina. Zobaczymy, co on nam powie dzisiaj. Dobrze. Jeszcze pogadamy ze sobą. Bo w sumie jeden dzień to... Tak, tak, tak. Na kanapie przy telewizorze, Piotrek. Oczywiście. Chyba przyszły rachunki. Tak. Tak. To pod koniec odcinka je weźmiemy. Mhm. Oglądaj. Jaka... No oczywiście kreskówka, co by innego. No bo to jest najlepsze. La, 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 la. Co to? A jeszcze poznałam po sobie. Kulturalny jestem jednak. Happy Tree Friends. To? Tak? Na 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 na. A to co zaśpiewałeś po chwilą? Na 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 na. To też Happy Tree Friends. Tak? No, tylko że kolejny motyw tam. La da na na na. Maciek, telefon, Maciek! Odbieraj, ja mną moją szczęście, mną, nie tobą. A to nie jest racja brachu, wypijmy za to. A tego co... A kto z nami nie wypije tego, to jest to! Ta, patrz, ta, i będzie kasa u mnie, jak nic, zobacz. Patrz na to. Będzie. No. No. Uwaga. Jak ty się gibiesz. Będzie kasa. Nie wierzę! Nie wierzę! Dzień dobry! Jaki fuksiarz! Czy ty chcesz coś jeszcze dodać, mój drogi? Ja nie wierzę. Gina, mną Gina. Czekaj, bo mi jeszcze towarzystwo podrośnie. Piotrku, kto w tym domu zarabia najwięcej? Słucham. Ale, no jak chcę zarabiać? Nie! Słucham, to zarabia najwięcej. No Maciek. No. Wygrywa głośniej. Najwięcej. Maciek. No. Andec Handec. Wygrywa w teleturniejach. Najlepsze, to, najlepsze jest to, że odebrałeś telefon i wygrałeś w teleturnieju. Będziesz... Uwaga. Przygadałem ogień czy woda, Maciek? Woda. Woda. Dobra. Będzie powódź. Wolę, żeby zalało. Będzie powódź. Weź talerz. Za dużo było farta, wiesz, w Ginie, więc teraz musi być pasa niepowodzeń, niestety. No przed chwilą miałeś ten. No. Ty chyba no, żartujesz. No dobra, za długo idziemy spać. No to trzej. Znaczy, no, ty na... idziesz, ja jestem wyspany. No to trzej. Do trzej. Boże. Nie, nie ja! Ja jem. Ty masz a ja nie mam energii, halo? Słucham. Trudno, to się zaraz, wiesz, zregenerujesz. Świetnie, ja w tym odcinku zarobiłem, mój drogi, 440, 880 plus 700, no ile to jest? Nie wiem, ale zalałeś nam mieszkanie. 1500, mój a ty zarobiłeś marne 120, 110, 110. Przepraszam bardzo, moje gardło naprawdę potrzebuje chwili odpoczynku. Twoje gardło, głębokie gardło, gardło, głębokie. Przepraszam cię bardzo, lepiej zrób mi kogiel mogiel. Skorzystaj i jadę. No. No. Do showbizu, right now. No gdzie mi włazi? No patrz. Niestety. Z kibla mnie zepchnął. Tam jeszcze pewnie woda nie spuszczona, bo już tam w połowie byłem. Mówiłem. Toldzia. No, wie... no, to jest tylko raz dziennie, więc musisz poczekać do rana, Piotrek. Pojedziesz rano, bo o, widzisz tam o 8 rano był największy ruch. O 8 no rano. To wiesz co, ja zawołam sąsiada, zadzwonię sobie do tej do fanki. Mną do Majki miałeś dzwonić tutaj. Ty jesteś śpiący. Aha. No, przepraszam cię bardzo, no po tym całym wycieraniu tych podłóg. Pozdrawiam Wojtka bardzo serdecznie.
Wiesz, musisz się porządnie wyspać. Tak. Żeby, wiesz, wrócić do żywych. Koniecznie. Mhm. Telewizję trzeba jeszcze wyłączyć. I forgot. Do Ktosia by tak dzwoni. Dzwoń do Ktosia, bo ty potrzebujesz fejmuchów. To zadzwonię do Kazimiery. Kaźmia. Kaźmiera. Ona tak... Witaj Piotrze w najsłabszym ogniwie. A nawijasz, nawijasz równo. Ale dobrze, Piotrek, dobrze, bo będziesz miał przyjaciółkę. No, no, już widzę. No pięć to jedno. Nieważne, no a tam. Muszę ją chyba zaprosić, wiesz? Tak. A co ja mogę zrobić jeszcze? Wziąć rachunki. Wziąć rachunki, dobrze. W ogóle ja cały czas, cały tylko dzień odklikaj, w piżamie. Odklikaj mu od razu koło poczty. Mhm. Okej. Okay. Puszczaj, odklikaj. Klik. I ile mamy? 304. Co to proszę jest cię. Dla mam mnie. Jeszcze 8 kaw... Dla nas, to jest nasz budżet domowy. Nie podpisywaliśmy żadnej interwizy. 303, ty zarobiłeś 110, mój drogi, więc brakuje ci jeszcze 207. Trudno, ale ty też zużywasz dużo prądu, więc te rachunki A nawet, jeżeli chcesz rachunki gdzieś na pół, to i tak się nie stać. Nie chcę ich gdzieś na pół, dlatego że ty zużywasz więcej prądu. Słucham? Nie, nie jedz tego! Jedz i się zatr i umrzyj. No chyba cię... No patrz. Posprzątaj, a niech ci śmierdzi. Bitch. Proszę bardzo. Słuchajcie, ja śpi słodko. Nie, ja mam pomysł. Zbudujemy drugi dom dla mnie osobny. Bliźniak. Ja będę miał swoje, mój drogi, wszystkie przychody, a ty będziesz tam sobie lawirował gdzieś tam w świecie gwiazdek. Tak się w jedynce niestety jeszcze nie da. W żadnej części tak nie da. Nie da się. Da się, zbudujesz osobny mi dom i będę mieszkał osobno. Nasze fundusze i rachunki i tak będą razem. Pozmywam nie, cię, ja bym na karteczce zapisywał. No, karteczka. Więc ja mam 8000. Nie wierzę. Czekaj, ja mam 8000. Maciek, przyciągnąłeś robactwo do domu. Ja mam, czekaj, bo myślę. Na rachunki się dołożyłem ci 40, więc ty masz 0, ja mam całą kwotę, proste. Co? No, tu nie, ile zarobiłeś? 110, rachunki były 150 na połowę. Czy chcesz, żebym tobą kliknął, żeby się rozwalał, znaczy żebyś ten poganiał ja robaczki? Kliknę. Ty. Dobra, to ja to zrobię. Tylko znaj łaskę. Słucham? Dobra, kończ. Staniesz zrobić. No czekaj, sekunda, jeszcze nie. Co jeszcze nie? Halo? Przejdź po robaczkach sobie. No zjesz śniadanie, zadzwonisz do Majki, weźmiesz kąpiel. O, zadzwoń sąsiada. Nie wierzę. Ja się prześpię i nie wiem, czy jedziemy dzisiaj do showbizu jeszcze? A ile mamy minut odcinka? Niecałe pół godziny. No to możesz ewentualnie skoczyć szybko do showbizu zaraz. Zobaczymy, może się uda coś zarobić jeszcze. Jedź teraz, od razu. Wstawaj, od razu jedziesz. Zostaw tylko. Zjem. Je. Ale zjem. Nie. A no tak, zjedz. No. Nie. Szybko. No tak, zjedz. No. No. Dobrze. No tak, jeszcze stoję w progu, no. No, nie wierzę. No i Maciek. Zaklinowałeś mnie. Maciek. Cholera. Do telefonu. I patrz, i pewnie już mi... Wszystko mi już poupadało na twój widok, no. Zaraz ci poupada. Ćwir, Majka, zadzwoń. Majka, rozmawiaj. Myślałem, że to ona tak ci powiedziała. Bro. Pokaż mi, roźnie mi z nią przyjeżdżasz, czy nie? Tak. Dobrze. Trzeba podtrzymać stosunki. Ej, czekaj, weź tam kliknij jeszcze raz. Ja mam Majkę i Henryka! No ja tak. Nie, o tego, a ciebie mam, to nie jesteś Henryk. To ja może. Jestem. Boże, nie. No, już widzę, jak Henryk chce się z tobą przyjaźnić. Przebierz się w codzienne ciuchy. No, wysyłasz mi save'a, sobie buduję domek, mnie to nie interesuje. No przepraszam nie bardzo. Nie będę mieszkał z taką kanalią, bo przepraszam bardzo. Jak się ma, przepraszam, Henryk z tobą przyjaźnić, jak chcesz mu odbić dziołchę? Poczekaj, proszę bardzo, mam karteczkę. Długopis. M. Do roboty. Ty masz 0, mój drogi, dlatego że niestety no nie masz nic. Więc ja mam 8013, proszę bardzo. Ty masz no kreskę, bo wydałeś nawet, ja ci nawet musiałem dopłacić. Ja ci dam kreskę. Nie ma! Proszę bardzo, moi drodzy, ja prowadzę cię budżet. Ja. Koniec.
Maciek zostaje naszym księgowym. A kto rozliczysz nam PITA? Tak! Prowadzę budżet i jesteś na zero, mój drogi. Aż za moje. No, no. Kto ci tutaj gotuje cały czas? A kto robi zakupy? No, no, że to niby ty. No, a kto ma kartę całą przy sobie? Pewnie tak, przychodzi do sklepu policja. Darmowe zakupy. Idź śpiewaj i zobaczymy, ile zarobisz. Bytek, to jest twoja walka o byt teraz. O zbyt. Jezus. Big Ben. Skoro tak do tego podchodzisz... Ballada. On ci daje scenę, coś czuje. Jak nic. No spróbuj tylko, Valerianie ty. Valerian, oczywiście. No nie zaraz se kraknę. Wypapuciaj! No ta, masz, piwek na kolumnę. Udam. Siadaj, komfort. O, teraz jedziesz. O, śpiewaj country. Spróbuj tylko wejść z powrotem na scenę. To cię... Nie schodzę z tej sceny przez cały dzień. Dobra, no śpiewasz. Uwaga, przychodzą ludzie. Paparazzi. 10, 10 masz, poczekaj, liczę 10. 20. Patrz, ludzie są. 20. 40, bo tak wolniej, bo ja nie nadążę. 30 było, było 30. 30? Tak. No to masz 70, tak? Tak. 100. 100, dobra. Zwolnij teraz. 35. To będzie 150. Będzie challenge accepted. Będzie komplet. No czekaj, a to jest twoja kasa na wydanie, mój drogi. Na rachunki, no, na wszystko. O, to co? Co ty sobie wyobrażasz? Koniec, koniec. No, no. Nie, więcej nie będę, nie dobrze, ma. Dobrze, Maciek, to w takim razie ja od dzisiaj gram dżinem. Ale mi dżin... Nie jestem magiczny. 30. No 130, chciałbyś. I czekaj, ty zgadniasz 130, cały kaniec złota z dżina. 165. No niestety, ja mam też wydatki, proszę bardzo, przez telefon. Ty masz 165, no. Telefon jest twój, dżin jest mój. 165. Śpiewaj. 175, koniec? Czy coś jeszcze? Nie, jeszcze jadę. Ile było? 5. Po 5, czyli 180 już masz. Nie zaśpiewam. Ej, dobrze, to jak? Więc masz 180. To jest twój budżet, a ja mam 8013 na razie. Słucham! Słuchaj! No, no, że niby to wszystkie pieniążki, co są twoje. A moje awanse, przepraszam, a bardzo kto kupił Gina? Trzymajcie mnie, bo odejdę z tej serii. No, no. Nie dyskutuj ze mną. Nie ma takiej opcji. Ile miałem awansów jednego dnia? Ile zarobiłem pieniędzy? 2. Słucham. No ile to było wtedy kasy? A kto cię za każdym razem głaskał i mówił, że super, będzie super, super. Ktoś mnie głaskał. I w nastroju jechałeś do pracy, bo wiedziałeś, że... Jak śpisz, to pierdzisz tam. Bo wiedziałeś, że jak wracasz do domu, to ktoś na ciebie czeka i cię kocha. No. Jak przyjada z strasznej ulicy. Do domu. Jedź, bo muszę moją wypłatę odebrać i muszę sobie policzyć, mam kasy. No, 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 no. Zaraz przyjdę. Ja wrócę do domu, a on powie, opróżnij kieszenie. Oczywiście. Patrz, 10 godzin byłem w showbizie. Nie, 9 rano jest. No, a wyjechałem stąd o 18, to 9, dobrze. Czas nie będzie na nas czekał. Dobra, ja się muszę ogarnąć. Nie sprzątaj, nie spuszczaj wody. Weź prysznic. Nie, wait, najpierw zjedz, póki to jeszcze jest stale. Boże. Takie przyzwyczajenie. Naprawdę, ja mam takie przyzwyczajenie z tego, z Don't Starve'a. Robaczki, to w takim razie ty się z nimi zajmiesz. Ty zapłacisz za środek owadobójczy. No pięknie. No przecież siedziałeś na kiblu przed chwilą, no. No jesz, dobra. Jesz. O, zmywasz. Kiedy ja wrócę? Spać. Ja bym chciał do domku o 15 już. Chyba. 440, dzień jest... dobry. Dobrze, więc ja mam 8400... 8053. Dobrze. No. Dobrze. Ale oczywiście jesteś tak dobry, że zafundujesz mi pianole, sztalugę... A, nie, nowe nie. Nowe sprzęt do ćwiczeń. Oczywiście, że tak. Ani pół. Znaczy, wiesz, to ja mam pomysł. To ty to kupisz, to będzie twoje, a ja będę sobie tego używał. No, no, no. Sprzątaj. O, relaksuj się, kwiatki podlewaj. O. No to też się zepsuło, no niestety. Niestety. I czym przez tym akcentem będziemy... Tak! Dobra, zobaczymy, może się uda.
Zobaczymy. Może, no o Jezu, dobrze by było. No. To byśmy już w przyszłym odcinku robili domek. Pieniądze! Dajcie na pie... Co to idzie? Brad idzie. Co to idzie? Chyba brod. Praca czy relaks? Relaks. A nie chcesz awansu? Nie, relaks. Boję się, że tracę. Relaks. A jak będzie maszynka do gry? O, o, to jest cudowny. Ile on kosztuje? 3,5. To jest więcej niż karniec. Kto go sprezentował? Słucham? Jean. A co jest magiczne w tej rodzinie? Po połowie. Po połowie. Ci dam po połowie. Dopisz do mojego budżetu 1750. Idziesz spać. Kończymy tym optymistycznym akcentem i możecie być przygotowani, że w przyszłym odcinku będziemy budować... To masz na koncie 1910. Dobrze. Jeszcze a ja mam, poczekaj, te... poczekaj. Ile, ja tam wcieliłem po ile? Nie wiem. 1750, tak? Tak. No to łącznie jest 1800. Czyli ja mam 8000. 1900 mam. Misiek! Masz 1910, Piotrek. Ej, co przepraszam, on idzie zrobić? Tak tylko się wywalić, zapytam. Wywalić śmietnik prawdopodobnie. No nie, no Boże, co śmieciuch. Dobra, ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku i będziemy budować domek. Cała kasa pójdzie na nowy dom. Ja mam 9300. Dobrze. O, jak ładnie. O, jej. Widzisz? Dobra. A ty masz 1900. Dobrze, lepsze 1900 w karści niż 9000 ileś tam na dachu. Tak, ale mam ładny odcinek podobał. Tak. Mam ładny budżet, moi drodzy, więc będziemy bardzo budować w następnym odcinku, więc... Jak na Destiny's 1, tak, to jest hit. Więc przyszły odcinek będzie odcinkiem budowlanym. Tak, tak, będzie Maciej Dowbor, o w sumie pasuje. I Piotrek Gessler, bo ja będę Maćkowi jedzonko gotować. Tak, o, tak, a ja będę budowniczym. Dokładnie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki, subskrypcji i co? Podajcie też do Maćka. Bo dzisiaj, tak, dzień dobry. Co jest u ciebie, Maciek, dzisiaj? Dzisiaj Minecrafty modni i dzisiaj są też party hardy. O, party hardy. To wbijajcie do Maćka na filmy. I co? Ze mną party był hardy. Andes Handec? Byłem! Tak. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa.